Szok i czy w Polsce zabraknie wojska, nie będzie miał kto nas ochraniać, zabezpieczać, gdyby doszło do wybuchu wojny. Dzisiaj przedstawiam przerażający scenariusz, którym po prostu może się zrealizować w Polsce że zabraknie żołnierzy. No właśnie, jak to możliwe? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażający, czarny tak naprawdę scenariusz, że w Polsce zabraknie wojska. Powiem szczerze, że ja nie chciałbym, żeby ten scenariusz się zrealizował, ale jest on możliwy tak naprawdę do zrealizowania. Dlaczego, tak? No ktoś powie, no jak, mamy 100 tysięcy żołnierzy, mamy faktycznie mundurówkę tu w Polsce, tak? Skąd miałaby nastąpić taka sytuacja, że zabrakłoby tutaj żołnierzy, no, oczywiście na razie mamy tutaj taką mundurówkę, mamy żołnierzy i tak dalej, nie ma problemu. Są też wojska obrony terytorialnej. Natomiast zobaczmy sobie, co się dzieje na świecie. Co się dzieje, jeśli chodzi o sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Co się dzieje, jeśli chodzi o Ukrainę. E, zgodnie z, też z wizjami, przepowiedniami jasnowidza Jackowskiego, miałyby miejsce dwa konflikty lokalne na świecie. Z tego jeden konflikt będzie na dużą skalę. E, I tutaj można się domyślać, że to jeden konflikt to będzie konflikt na Bliskim Wschodzie. To będzie konflikt, który potem. Wybuchnie na dużą skalę, czyli Iran na przykład kontra Izrael, a na dobrą sprawę Stany Zjednoczone, które są sojusznikiem NATO i tam na przykład ten konflikt na Bliskim Wschodzie zostałyby wysłane wojska polskie. I drugi konflikt to konflikt Ukraina, tak? E, znaczy konflikt, e, nigdy nie lubię mówić jakby konflikt czy wojna Ukraina, bo wojna nie e, ciągnie do tego, żeby do, doprowadzić do, nie naciska na to, żeby doszło do wybuchu wojny. Ukraina będzie się bronić, no ale bo doszłoby do wybuchu wojny, Rosja kontra Ukraina Rosja zaatakowałaby Ukrainę. I sytuacja, jeśli chodzi o kwestie praktycznie tutaj na granicy polsko-białoruskiej. Więc tutaj rzeczywiście mógłby się zrealizować taki przerażający scenariusz, że zabrakłoby w pewnym momencie wojska, które i tak zostało zredukowane, bo że to wojsko w latach 80. liczyło po 200 tysięcy żołnierzy. No kiedyś też była inna sytuacja, bo był powszechny pobór do wojska. Dzisiaj to, to ta liczba wojska zdecydowanie mniejsza. Też tam po prostu były kontrakty zawodowe, takie. Jeśli chodzi o żołnierzy, i tak dalej. Wcześniej praktycznie tej młodzi mężczyźni, którzy występowali, a także kobiety do wojska, no, mieli różne przywileje, korzyści. Dzisiaj już wojsko. Nie dla wszystkich jest aż tak atrakcyjna, chociaż ja uważam, że i tak dalej jest po prostu tak atrakcyjną formą zatrudnienia. Natomiast rzeczywiście może być sytuacja taka, że Polska wyśle swoje wojsko na Ukrainę, wyśle swoje wojsko, jeśli chodzi o NATO na Bliskim Wschodzie. Gdyby tam doszło do konfliktu, rozpętałaby się istna jadka. Kolejna sprawa, zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej. Ta sytuacja z migrantami to nie jest sytuacja, która całkowicie znikła, tylko ona jakby jest w stanie uśpienia. Nigdy nie wiadomo, ile tam będzie trzeba więcej wojska przez Słać. Oczywiście, my możemy dysponować wojskami obrony terytorialnej, natomiast Zobaczmy sobie, to jest pewien scenariusz, ale czy ten scenariusz nie ma tak naprawdę podstaw jakby w życiu? Przecież przedstawiałem takie filmiki, na których informowałem o tym, że w niektórych miejscach krajów, w niektórych rejonach ludzie, mężczyźni dostają powołanie do wojska. I to nie są ludzie młodzi, mężczyźni tak w wieku 20 lat, znaczy młody, to jest poję pojęcie względne, tak, młody może być i 60 latek. tylko na przykład takie, no ale w, w kontekście jakby wojska, no to z reguły się myśli, że do wojska powołanie, czy sprawdzenie stanu mobilizacji to się robi w wieku 18, 19 czy też 20 lat. Natomiast tutaj ludzie dostali powołanie do wojska w wieku 50-40 paru lat, tak? 50 paru praktycznie lat. Co mogłoby świadczyć, że wojsko ma pewne obawy, gdyby doszło do wybuchu wojny, czy mają wystarczającą kadrę, tak? Gdyby na przykład doszło do konfliktu zbrojnego, do wybuchu właśnie wojny. No, więc przerażająca wizja, przepowiednia, można powiedzieć, taki scenariusz, że wojska w Polsce by zabrakło. No, pytanie też jest takie: no, czy w takiej sytuacji należałoby zwiększyć liczbę wojska, o ile by tego wojska trzeba było zwiększyć? Wiadomo, że to są dodatkowe koszty, jeśli chodzi o budżet państwa. Państwo polskie przekazuje określony procent, jeśli chodzi o PKB, yy, tak, yy, z, z budżetu i dojdzie na wydatki dotyczące wojskowości. Jest to sztywno zapisane, więc no, nie ma takiej możliwości, że dojdzie jakaś partia, która powie, że oni są pacyfistami i oni na przykład wolą, żeby czołgi zamienić na żyletki, a w ogóle to mają żołnierze chodzić po prostu, tak, patrolować bez broni i tak dalej. Natomiast problem jest tego typu, że w ostatnich latach przesunął się punkt ciężar, jakby wydatków bardziej na sprzęt, na kupowanie sprzętu, niż na zatrudnianie żołnierzy. I to jest większy właśnie problem, tak, że w ostatnich latach więcej się kładzie nacisk na sprzęt, żeby kupować sprzęt wojskowy, niż na to, żeby zwiększyć zatrudnienie żołnierzy. ниже Oczywiście ja wielokrotnie to powtarzałem na moim kanale. Dzisiaj, gdyby doszło do wybuchu wojny, to likwiduje się cele strategiczne, tak? Cele po prostu takie miejsca newralgiczne, kryzysowe, można powiedzieć, jakieś elektrownie, oczyszczanie ścieków, mosty, składowiska, broni i tak dalej. Natomiast mimo wszystko dalej potrzeba tych ludzi, tak dalej po prostu potrzeba tych żołnierzy. Też zobaczmy sobie, że ostatnio został zawarty sojusz polsko-brytyjsko-ukraiński, gdzie Polska zobowiązała się przyjść z pomocą. Ukrainie na dużą skalę, gdzie tak naprawdę Wielka Brytania powiedziała wprost, że oni nie pomogą Ukrainie, nie wyślą swoich wojska, mogą oczywiście wysłać sprzęt wojskowy. Czyli z tego sojusznika, no wiadomo, tutaj jest Sojusz Trzech Państw, Wielka Brytania wypada, Ukraina tam by była wojna, zostaje Polska, czyli Polska, co wysłałaby żołnierzy, którzy by walczyli na Ukrainie o niepodległość Ukrainie, którzy by ginęli, no bo taka jest kolej rzeczy, tak? No, no, to jest oczywiste, ja do na wojnę, to na pewno by żołnierze ginęli, tak? Nawet gdyby nie byli na pierwszej linii ognia, ginęli praktycznie na, nie na swojej wojnie, tak? Nie na swojej praktycznie wojnie o niepodległość, nie swojego kraju. No i rzeczywiście mogłaby się okazać sytuacja taka, że państwo polskie nie miałoby wystarczającej ilości wojska. I e, tak tutaj posiłkowałoby się rezerwistami, ludźmi, którzy są w stanie no, spoczynku, tak? No, nie to sędzia się mówi, że w stanie spoczynku, którzy są w rezerwie praktycznie, tak? No bo wiadomo, że tak w krótkim czasie nie mogliby do tej, z, z, tak, powołać tych ludzi do wojska, bo to byłoby skomplikowane, jedynie w trybie natychmiastowym. Więc przerażająca praktycznie sprawa. A jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, że my nie wiemy, jak będzie dalej ta sytuacja wyglądała, bo gdyby na przykład miała miejsce wojna na Ukrainie. Wypchnęłoby to kilka milionów ludzi, którzy by trafili do Polski. Polskie służby sobie z tym by nie poradziły, jeśli chodzi o policję i tak dalej. Czy tych ludzi po prostu trzeba było mieścić w jakichś ośrodkach, ktoś musiałby to zabezpieczać i tak dalej. No, Musiałoby być to po prostu jakieś zabezpieczenie, tak, obsługiwać. Tak są te ośrodki dla uchodźców, migrantów, więc tam potrzebne byłoby wojsko. A jeszcze nie mówimy o na przykład o jednej rzeczy, że gdyby w Polsce były sytuacje związane z kryzys, kryzysowe typu powódź, no daj Boże, żeby w Polsce nie było powodzi tysiąclecia, tak, czy stulecia, ale gdyby na przykład jakaś była sytuacja kryzysowa i wojsko by było potrzebne na, dane, na danym terenie, no wtedy rzeczywiście może się po prostu zrobić problem. Kolejna sprawa to przecież wojsko, które by zabezpieczało granice Polski mogłoby też zabezpieczać granice nie tylko ze strony Ukrainy, Białorusi, ale na przykład innych, z innych faktycznie rejonów. Może się okazać, że konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadzi, że mnóstwo ludzi z Bliskiego Wschodu ucieknie, będą migrantami, tak? i Będą poszukiwać lepszego życia i okaże się, że szlak będzie biegł przez Polskę. Nie mówię, że dokładnie do Polski będą uciekać, ale będzie bieg przez Polskę, na przykład tej Węgry, tak? Albo na przykład dalej, parę lat temu był taki szlak praktycznie tutaj przez Węgry, ale że przez Czechy dzisiaj może się okazać, że zupełnie z innej strony ci uchodźcy będą docierać, na przykład do Polski. No więc przerażająca sprawa miejmy nadzieję, że taki scenariusz nigdy się nie zrealizuje ale rzeczywiście on po prostu grozi Polsce. Jest taka możliwość, żeby taka sytuacja miała miejsce w Polsce a więc sytuacja zagrożenia że tak naprawdę żołnierzy zabraknie, tak? E, gdyby też miał konflikt, na przykład Rosja zaatakowała Ukrainę, to byłaby krwawa jatka. E, też nie wiemy, czy to by nie pociągnęło za sobą kolejnych państw, tak? Czyli na przykład Ukrainie, e, inne państwa by ofiarowały, że na przykład sprzęt wojskowy, ale personalnie ludzi ofiarowałoby na przykład tutaj wojsko polskie. E, no a ktoś powie, no ale w, w Polsce na przykład mają stacjonować wojska amerykańskie, już stacjonują, ma być większona liczba wojska amerykańskiego, czy inne wojska, które mają tutaj stacjonować w ramach NATO. No tak, ale oni mogą się zamknąć w swoich praktycznie tutaj e, swoich e, garnizonach, czy w swoich praktycznie tutaj e, obozach, można powiedzieć, tak, jak to się mówi. Zamkną się praktycznie w swoich tutaj tylko e, na, na swoich terenach i nosa nie wyściubią e, i oni będą cały czas czekać, tak, będą czekać w koszarach, tak, będą czekać, nie będą podejmować żadnego działania, a polscy żołnierze pojadą e, tutaj właśnie na teren Ukrainy i będą tam walczyć w regularnych walkach. No miejmy nadzieję, że taki scenariusz się nie zrealizuje. Jestem Ciekawcowe na ten temat sądźcie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o yy, yy, możliwość zagrożenia. Tutaj trzeba powiedzieć prosto no, yy, też nie można powiedzieć, że to jest praktycznie kwestia yy, jakby jednego rządu, że jest taka mała liczba wojska. Niewątpliwie to jest sytuacja, która ma od wielu lat, wojsko jest niedofinansowane. Od wielu lat po prostu były dokonywane zmiany, jeśli chodzi o wojsko, tam żołnierze kontraktowi. Yy, 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 cały czas praktycznie tutaj zmniejszano liczebność tego wojska. Zlikwidowano pobór obowiązkowy, tak? Bo to ma swoje plusy i minusy, bo też tam tłumaczono, że to są koszty. Akurat nie mówię, że to po prostu musiałby rzeczywiście wrócić, natomiast na przykład kwestia zwiększenia tego liczebności, jeśli chodzi o to wojsko, tak? Jakby w obliczu tego, co teraz może się wydarzyć na świecie, niewątpliwie ta liczebność powinna się zwiększyć. Natomiast ile tego wojska powinna być, to już ciężko powiedzieć, to już powinni się eksperci w ten sposób wypowiedzieć. Czy to powinno być więcej żołnierzy o 30 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 20 tysięcy. No to już trzeba było po prostu obliczyć dokładnie, tak? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, czy się.